900 tysięcy złotych przeznaczy gmina Iłowo-Osada na wyposażenie i pomoce dydaktyczne w dwóch szkołach, w Iłowie i na Rzymiu. Gmina Iłowo-Osada od zawsze inwestowała w edukację i oświatę. Przed chwilą podpisaliśmy umowę na wyposażenie naszych placówek oświatowych w Szkole Podstawowej w Iłowie-Osadzie i w Szkole Podstawowej w Narzymiu. Wartość kontraktu to jest ponad 850 tysięcy złotych. W ramach tej inwestycji wyposażymy wszystkie pracownie lekcyjne w naszych szkołach. Między innymi będą to pracownie geograficzne, matematyczne, fizyczne, informatyczne, pracownie językowe, ale również świetlice, biblioteki i również sale związane z edukacją wczesnoszkolną. Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji wzmocnimy wydatnie proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w naszych placówkach oświatowych. Jest to szerszy projekt. Od wielu lat prowadzimy intensywne działania mające na celu rozwój naszych szkół. Dwa lata temu prowadziliśmy też inwestycje związane z efektywnością energetyczną placówek oświatowych. Jest to niejako projekt komplementarny w stosunku do poprzednich działań. Mam nadzieję, że dzięki zrealizowaniu tych inwestycji szkoła stanie się swoistą kuźnią kadr i pracownią talentów. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Warmia i Mazury 2014-2020 wyposażone zostaną pracownie fizyczne, matematyczne, geograficzne, językowe, przyrodnicze, informatyczne, muzyczne, polonistyczne, rewalidacyjne, logopedyczne, edukacji wczesnoszkolnej, biblioteki, świetlice i wiele innych.